No dobra, macie tego harda, Jezus Maria, już koniec, już czemu nie hard? Czemu nie grasz na... Gram na hardzie, patrzcie, gram Azazelem na hardzie. Jezus Maria, ej, ta gra jest piękna, ostatnio kurde chciałem grać na Gridierze Lilith, to mi dało Lilith, a teraz mi dało Azazela, to w ogóle fajnie, ej, jestem w stanie to pęknąć. Jestem w stanie to pęknąć, dostać bombę i ten i serduszko, a także spoko, Azazel na hardzie, niech będzie, tak, żeby się tak wprowadzić, nie, rozumiecie, żeby nie zrobić sobie wielkiego wyzwania tego samego początku, żeby dał radę chociaż zrobić cokolwiek, Ace of Hearts. Może nie, dopiero że kamikadze na start, no ale dobra, już to jestem Azazela, także nie będę bardziej narzekał i tak to jest mega overpowered shit. Także jest okej. Są hard dostępne, są start też ze schałki, dzięki czemu troszkę może więcej przeżyję. Ja bym się w ogóle śmiał, bo ostatnio kurde grałem to Lilith na Gridierze, miałem tak przekazowski run, jeszcze uda mi się to przewalić, więc jestem bardzo ciekawy, czy teraz zagram na hardzie Azazelem, czy też to przewalę, mimo tego, że mam Azazela kusiał z Brimstone'em na starcie, nie? Także kurde, zobaczymy, mam nadzieję, że tak źle nie będzie i że minimalnie uda mi się zrehabilitować. No, nie będę chyba walczył żadnymi kurde gridami, bo gridy są trochę... Ten ultra grid jest przerąbany. Jeśli nie mam mieć 4, bo on ma takie dziwne kurde hapy przeliczone, znaczy, że przeliczone, no w porównaniu po prostu ze zwykłą wersją grida, oh fuck, oczywiście, że się wybiłem źle. Ze zwykłą wersją grida, to on ma tak mega więcej zdrowia, o, Soul Heart'a właśnie straciłem, genialnie. Ej, pięknie, właśnie to jest moje Arcus w casual gaming, kurde, korpo. Tak właśnie wygląda moje przechodzenie gry. Dobra, tam jest bateryjka, tam było... Czy ja chcę bardziej fulla, czy ja chcę bardziej... Tamcie dodatkowo, może fulla wykorzystam na tym. Na Curse Roomie, o ile tutaj takowego znajdę. Prawdopodobnie nie, ale mógłbym poszukać. Jakby tu był na przykład Curse Room, to bym sobie potem wziął po prostu tego Ace of Hearts'a ze mną. Bateryjka nic mi nie da niestety, ponieważ kamikadze, tak mówili, jest do dupy. Także no. Dobra, Curse Roomu niestety nie ma, także kurde, chyba zachowam sobie fulla. Czy po prostu chodzi o to, że nie mam żadnych Red Heartów, więc nie mam po co na razie brać. Nie mam po co brać ze sobą tak zwanego kurde byle Ace of Hearts, na razie by tak mi się do niczego nie przyda. Tutaj może być Secret Room za to. I czemu by tego nie sprawdzić? O ty gnojo, naprawdę cię tu nie ma? No to nie, to jest takie dziwne piętro, że mi się tego nie chce szukać. Znaczy, bo mam 3 bomby, a jest parę takich miejsc i żadne takie jednoznaczne, więc... Nad sklepem mogłoby coś być. Ale walić to, ponieważ mam tylko 3 bomby i bym musiał zmarnować 80, żeby mieć 100% pewność, to nie. To lewamy, lecimy sobie Curse of the Lost. Okej, nie widzi mapy. Małe piętro, więc na razie mnie to aż tak bardzo nie boli. Tylko nad tymi spajkami trzeba przelecieć. O, żeby na przykład cię nie wbić w mnie na przykład. Jak prawie bym to zrobił. Okej, bombki, Red Heart, super. Bierzmy bombki. Jak już mówię, Red Heart mi na gówno jest na razie potrzebny. Także bombujemy na razie wszystko, co się da, a nie Red Heartujemy niczego. Cokolwiek. Kurde, dużo skrzyń. Ej, w sumie na to mogę fulla wykorzystać. Chyba nawet... Fate? Dobra, to jest HP up, bo latanie już mam. Rainbow Worm w sumie jest takikolwiek trinket. Chociaż z drugiej strony, kurde, czy full? Full lepiej czuł, czy full lepiej tam? To nie jest taki trudny boss, więc mógłbym go w sumie rozwalić z jednej strony. W sensie takim, że bym tego fulla po prostu zachował na Curse Room, nie? A jest na pewno 100% szansa, że dostanę damage na Curse Roomie, którego mogę uniknąć. A nie ma 100% szansy, że dostanę damage tutaj. Także jak mi się to uda zrobić bez straty zdrowia, to będzie to bardziej opłacalne użycie tego fulla po prostu potem, aniżeli zużywanie go right away. Także po prostu może uda mi się to rozwalić na mordę. Szybciutko wszystko, tylko nie pluj typie więcej, dobra, super. No i genialnie. Dwóch bossów rozwaliłem, kluczek jeszcze dostałem ekstra, także jest okej. Także dajcie mi jakiekolwiek Curse Roomy, żebym mógł sobie teraz tego fulla dobrze wykorzystać. Wow, jak się w ogóle rozmnożył. Porąbany gnojec. Tu nic nie ma, spoko. Teraz muszę tylko przeniknąć przez te cholerne spajki, by starty zdrowia. W sumie są tylko 2, dobra, nie ma źle. Jakby było ich więcej, to by mój mózg już zeswirował mój. A na 2 to jednak jeszcze dam. Minimalnie radę dał. Kurde, nie widzę mapy, to jest taki wielki ból. Dobra, tutaj na pewno nie byłem. Tutaj nie byłem, bo są przeciwnicy, nie? Doskonała dedukcja w ogóle. Nie wiem, jak na to wpadłem. Jest i item, spoko. Także to jest nasz priority. Do otwarcia Demon Bay, no spoko. Jest taki znośny, ponieważ ma szansę trafienia w cokolwiek, tak? Nie to co jakieś tam inne zwykłe familiary. To ten akurat, ten celuje. Ten nie strzela na pałę, więc widzicie jaki jest kozak? Bardzo kozak jest. To zgarniam. Tutaj dalej nic nie ma, kurde, nie lubię nie widzieć mapy. Absolutnie disgusting. Absolutnie nie mam pojęcia, gdzie idę. A szukanie już jakikolwiek secret roomów, jak nie ma się mapy, to wow, o mój Boże. Tragedia największa, nigdy nie robię.
Klucz, spoko, klucze mam całkiem sporą ilość, kurde, wydałem z klucza na te 4 skrzynie, tyle jest, mam dalej 3. Otwarłem item room, Jezus Maria, miliard tych kluczy mam. Całkiem nie narzekam, fuck off, ej, no jeszcze na odchodnego musiałem je walnąć, tak żeby jeszcze coś zdechło od tego Redhearta, znaczy Blackhearta. Jeszcze byłoby to aż tak bardzo niezmarnowane. Ale jak mnie na odchodnego coś już uwaliło, to trochę bida. Czy tu coś będzie ciekawego? Błagam. No nie, dobra, to musimy rozwalić. Wszystkie szatańskie symbole z ognisk musimy rozwalić, takie jest pierwsze przykazanie. Więc tego się trzymamy. O, tych najców, tu jeszcze coś zostało. O, cen dostałem, wow. Widzicie, opłacało się do tego jednego penny. Lucky penny, not very lucky. Chyba tam nic nie było, bo chyba już po całym piętrze byłem, nie? Z tego, co mi się wydaje. Jakkolwiek sobie zakodowałem te piętro w głowie, to na pewno, tu na pewno mogłem. Na górze chyba wszystko odwiedziłem, aczkolwiek nie wiem, pewnie bym się mógł zdziwić, jakbym zobaczył całą mapę. O, fuck, naprawdę battery genialne. Ech, jakbym tego nie dostał, to byłby nawet lepiej. Mam dość dużo zdrowia na razie. Red Candle brzmi spoko. Mam 10 bomb. Dobra, weźmy tego centa też. Nie! O, ty frajerze pieprzony, nie chciałem się w to bić. Nie chciałem się wbić w folernego klucza, chciałem kupić Soul Hearta i... Kedla ewentualnego, dobra. Bierzemy Soul Hearta w takim razie. Nie wiem, no, nieważne. Pff. Rzeczywiście musiałem kusiać coś w biedak. Debil. Soul Heart jest mi po to, ponieważ walka i po walce Devil Room i ponieważ gdy nie mam tyle zdrowia, to bym mógł zdechnąć, jakbym wziął Devil Deala. A teraz nie zdechnę, więc będzie wszystko piękne, cudowne, Magic 8 Ball, w tym karta Hermita, okej. No i Gimpiego raczej nie odpuszczę, nie? Chociaż kurde, że lata też mi całkiem okej. Ale tak może... nie. Raczej nie. Weźmy Gimpiego. Weźmy Hermita sobie. Chociaż kurde, no dobra, niech będzie. Weźmy Hermita, bo jest... ma większy wachlarz zastosowań i wypierdzielajmy na kolejne. A jest. Kolejne piętro. Znajdźmy nasz kochany Kersrom. O, kolejny Kers. A propos Kersów, to wielki ten cały run to jest cholerny Kersrom po prostu, bo wszędzie są klątwy. Dobra, tego na razie nie otwierajmy. Tam jest tylko jedna skrzynka, oh fuck. Aha, właśnie, bo na hardzie jest klątw więcej. Faktycznie, dlatego nienawidzę harda. Bo jest kurde tyle klątw, że normalnie cały chodzę i dostaję triggera. Nienawidzę wyskuć o Kersów. Jeszcze po chamsku mógłbym gammę teraz podkręcić, ale nie, śpierdzielić to. Zresztą i tak jest chyba dość mocna ta gamma podkręcona, żeby na nagraniach to wyglądało jakkolwiek sensownie. Ej, nawet nie wiem, kurde. Mógłbym wejść opcję, ale w sumie teraz... nie chce mi się. Jest Kersa, dobra, tam muszę wejść. Wlazłbym tam, jakbym nafarmił kasy do 15 centów z drugiej strony. Chociaż... o, oczywiście, nic tu nie ma. Może stanę chociaż coś za walkę? W tym pokoju jest normalna skrzynia, nice. Ej, w sumie nawet nie na najgorzej. Nie chcę tracić zdrowia, więc teleport out. Tu jest też Soul Heart. I tu jest też Blue Map. Powiedzmy, że Soul Heart w mojej sytuacji jest trochę bardziej ciekawy teraz i bardziej użyteczny. Ponieważ mało zdrowia mam, a to jest Hard Mode, a jestem piczką Bobra. Także dobrze byłoby nie zdechnąć po prostu. Wszystko o to chodzi, wszystko do tego kurde zmierza, że ja prawie dużo, często zdycham. Dajcie mi item, to jeszcze jest coś, czego ja bardzo pragnę. Byłoby naprawdę mega kozacko, jakby się udało go znaleźć, kurde, w niedużym czasie. I worek po drodze. W worku magiczne fanty. Nie ma jeszcze świąt, a worki już dostaję, kurde, z nagrodami dla mnie. Jeszcze nic nie wygrałem, już dostaję worki, nie? Z prezentem. Masz. To na ciebie, to na ciebie. A na ciebie mam coś specjalnego, to. A ty masz dla mnie bombkę, wow, trójbomba, dzięki ci, naprawdę. Ej, w sumie tak do końca, kurde, nawet nie wiem, czy się hard mod różni. Czy kersy, mniejsze dropy z set, więcej czempionów. A propos mniejszych dropów serc, to dostałem Soul Hearta jeszcze, nie? Ale czym się to bardziej różniło? Tak, w sumie to nie wiem, nie jestem pewien. Bo chyba nic nie ma więcej zdrowia, nie? Po prostu jest większa szansa na tych, że czempy się jakieś trafią. Więc sobie to nie jest aż taka wielka różnica w porównaniu do zwykłego normala. Niby, nie? I guess. Okej, to się może przydać. Tutaj jest spoko, to się nie przyda od razu. Ej, te klucze, masakra, te klucze ma ogromną ilość. Ty, w ogóle beka, przez to, że jest Curse of Darkness. No, nie, dobra, teraz sprawdzę. Tak, opacity jest na maksa. Gamma stosowała się, dobra. Przez to, że mam Curse of Darkness, bo w tamtym pokoju... ej, bo w tamtym pokoju mapa była tak dziwnie tym przytłumiona. Jak ją otwarłem i zamknąłem. Ej, teraz to się nie chce włączyć. Ej, nie wiem, jak to spowodować, nie mam pojęcia. Dobra, Book of Shadows. To już miejsce co dwa nie lepiej niż kanto cholerny kamikadzy. Więc biorę to.
Dodatkowo do bookworma się będzie liczyła jedna rzecz. W sumie możemy to rozwalić. Znaczy mogę poczekać, czy się rozwali. Ponieważ właśnie trzy grzyby piechotą nie chodzą. Zaraz. Nie. Wyście to słyszeli. Ej, ja mam streamer moda włączonego. Czemu ja słyszałem Discorda, jak mam streamer moda włączonego? Czemu ja nie mogę wyłączyć Discorda? Dobra, chuj, kurwa, nie przeszkadzać. Sorry, profesjonalizm, tak? To właśnie ja. Ej, ale czemu ja słyszałem dźwięki Discorda? Zawsze jak jest streamer mode, to on wycina wszystko. A widać, dałem się wuja zrobić teraz, bo kurde zaufałem. Zaufałem technologii, technologia mnie kurde zbetrojowała po prostu, nie? Nie mam pojęcia, głupie gówno. I got bamboozled. Co jest to? Właśnie, czym jest ta pigułka? Wow, bombs arki, jeszcze więcej kluczy mogę mieć. Nice. Book of Shadows nie muszę odnawiać, co było w sklepie, tak jeszcze szybciorem zapójdę. Zobaczyć, co ciekawego tu znajdę. Więcej bomb nie potrzebuję, ta pigułka była głupą. Znaczy, no mógłbym ją kupić w sumie, ale nie, patrzcie. Te pigułki raczej mnie aż tak bardzo nie interesują. Może zachowam te moje 9 centów na kolejny sklep. Może coś ciekawego trafię. Oby. A propos sklepów, to tu nie jest sklep, ale jest pokój na dwa klucze. Biblioteka? Nie. Wow! Naprawdę. Rozwalę was, bo was nienawidzę, nie? Puf! Nawet się to nie opłacało. Ale ich rozwaliłem, miałem teraz 72% szansy na Devil. O, fakt to był... Ej, zasłoniłem z tego grzyba moją wielką dupą, nie? Nie widziałem go. Autentycznie, Jezus Mary, więcej błędów. Gramy na hard mode, zaraz zdechnę. A właściwie nie widzę zdrowia, tak, bo kercy co 5 sekund. Nienawidzę hard mode'a, tak? Mówiłem to już, że kuźwa kercy to jest największa rzecz na świecie, najgorsza? Największa rzecz na świecie, no może nie. Najbardziej magicznie największa zła. Cokolwiek chciałem przez to przekazać. Oprócz tego, że... not mi gusta. Not mi gusta też są te wielkie, kurde, biegające czerwone gnioty. Które mają więcej zdrowia i się myślą, że są kozakami jakimiś, a tak naprawdę nie. Okej. Okay. Wow. Minęk za pająków, dobra. Trollbombka raczej mnie nie interesuje. Cóż będzie za tym wielkim pomieszczeniem? Czy coś ciekawego tu znajdę? Szczerze wątpię, fuck, nie bij tego hosta, bo on się nigdy nie pokaże, już się schował, najgorzej, fuck. No nie, jeszcze mnie dziawnął, ej ty frajerze. Chodź tu, Franco, głupie, masz. Normalnie. Tu coś było, to jest bateryjka, to jest bombka. Tego może nie, kurde, bateryjka mogłaby się nawet przydawać. Jakbym tego Book of Shadows używał nie tylko na bossach. Właśnie to jest, kurde, mój wielki problem. Zawsze jak mam jakiś item, który jest active item, który zwiększa damage czy coś, to ja tu zużywam tylko na bossie. Ponieważ chcę oszczędzać, kuźwa... No wow, tu w Crafts, genialnie. Ponieważ chcę oszczędzać charge'a. Ale Book of Shadows się odnawia, jak kuźwa, to trzy pokoje, więc... Mógłbym ty spamić jak powalony, nie? Ale nie, bo też ja będę tego nie używał po prostu. Nawet jak bateryjki będą mi lecieć na piętrze, to ja tego Book of Shadows nie użyję. Dostanę jakiś głupi damage zapewne kiedyś, ale Book of Shadows będzie, kurde, cały czas nieużyte, nie? Czy coś. Głupi downer ze mnie po prostu. Dobra, czym jest to? Speed down, no to niezbyt mi się podoba, jakby... A co coś ciekawszego? Dime! Ej, genialnie, mistrzu, dobra. Zaraz tylko znaleźć jakiś sklep. I będę mógł rzeczy. To było zamknięte, tak? Tak. Ile mam zdrowia, to jest zamknięte? Aha, mam dwa serduszka, bo wlazł ten. Bo wlazł kolejny Eternal Heart, o ile mi się wydaje. Także no, dlatego prawdopodobnie tego, fuck off. To jest dobry pokój na, kurde, użycie Book of Shadows. Kurde, to jest genialny pokój na użycie. Nie zrobię tego, nie. Mam swój honor, mam mój plan, żeby stracić całe zdrowie przed bossem. Nie użyję Book of Shadows. Dobra, pięknie. No jeszcze baterię nawet mam, no super. Tu chciałem użyć Book of Shadows. Jestem wolny, czy oni mnie dogonią? Jestem wolniejszy? Nie, oni są być jeszcze bardziej wolni. Nice. Wow, donation machine. Może nie. Okej, okay, wychodzimy tu, bo straci zdrowia. Także całkiem dobry Book of Shadows. Ty nie, ty mi nie dziabniesz. Nie dam się, kurde, tobie, frajerze. Dobra. Klucz zgarnięty, warda w sumie mam cały czas na karcie. Nie chcę go chyba na razie używać, ponieważ i tak zaraz te piętro przejdę. Może na kolejnym, czy może, kurde, trzymać do katedry, bo nie widzę. Chodzić po katedrze... Więcej mi się kluczy przyda, teoretycznie. Teoretycznie, oczywiście. Znaczy, i tak mam w opór i tego. Niby taki hard mode. Tryb hordy, kuźwa. Horde mode niby taki, ale mam, kurde, miliard i tego. Wypasiony jestem pod sam korek. Moimi malutkimi, magicznymi pick-upami. Frajer nie może tu wejść.
Drugi frajer powiedział, no co zrobisz, kuźwa gnoju? Jak smutny w ogóle jest taki, nie? A taką mordę ma taką, tak, tak nie wiem, chciał mi nawalić na piesk normalnie, nie? Wkurwiłeś golema i te sprawy. Ale co możesz z tym zrobić? Gnoj. Dobra, grid mod, daj się grida. Nie, daliście mi grida, spoko. To się może przydać na kiedyś, może ewentualnie. To się przyda na zawsze, ponieważ to jest pieniądz. Mam dużo hajsu, więc czemu nie? To jest niezna karta, jest Emperor. Wiecie co? Zworldujmy sobie. Emperora będę brał dalej. Wrócę się po ten cholerny Secret Room. Ponieważ jest to dość niedaleko. Znaczy muszę przejść całe piętro, ale jest to dość niedaleko. Tu będzie grid. Wow. Wow, naprawdę to nie ma grida, oh boy. Ej, ale dostałem Liberty Cup'a. Mushroom efekty są spoko. Chyba, że mi zrobił jakiś kurde efekt bycia slow. Efekty grzyba chyba są lepsze od tego. Od Rainbow Worma, o ile mi się wydaje. Fart jest taki, że może się kompas włączyć. A kompas jest dość fajny na tych późnych piętrach. Bo będę mógł bardzo szybko trafiać do miejsc, do których chcę. Będę mógł zwiedzać rzeczy dzięki temu. Minus jest taki, że nie będzie mi się teraz zwiększał magicznie ten. Ręczna... ała. Ręczna... moim magicznym Beanstone'ie. Bo to nie ma takiego... Nie grzybniemy efektu zwiększania ręcza, niestety. Dobra. To był tylko niestety z Rainbow Wormie. Na Rainbow Wormie efekt. Snack, tu musi być Krampus. Nie ma Krampusa. Nie ma też żadnego sensownego deala, znaczy nawet nie ma ani jednego deala, jeśli mamy 4 bombsarki, tego nie. Nie, mój Emperor, fucking shit. No to właśnie, kuźwa, straciłem moją ulubioną kartę. Na katedrę. Chyba, że będzie otwarty ewentualnie ten diabeł, ale z diabła. Pewnie zawinął manatki i spierdolił. Do Hadesu. Więc pewnie się obliżę, tylko smakiem obejdę, nie? Nie. Oczywiście, kuźwa, że gnój mi się już spierdzielić, nie? Kurde, zabrał mi moją kartę, wypierdzielił mnie z buta do jakiegoś innego pomieszczenia. I tyle, i mam się z tym kurde handlować jeszcze, no, głupi cwel. Wow, w ogóle, ej. A widzicie to w lewym górnym rogu? Przez to, że Discord, to mam ten, skliczowany overlay miałem. To nawet tego nie zauważyłem, teraz udało się go wyłączyć. Wcześniej jak zaltabowałem próbem uszy Discorda, to kurde nie reagował na prawy klik. To... nie wiem, nawiedzony jest ten Discord po prostu, dobra. Jest już wyłączone, dobra, już nie ma tego błędu. A i nawet nie zauważyłem tego wcześniej, ciekawe czy byście to zauważyli. Jakoś nieczęsto patrzę na moją kurde książkę. O nie, question marksy. Nie robi się tak, nie robi się tak, fucking shit. Otwarę sobie mapę na pełne. Tak żebym bardziej widział to co widzę. Tego nie chcę raczej. O nie, chciałem tak iść sobie spokojnie w dół. A tu jestem w pomieszczeniu, w którym nie sieje się niezły kurde mambo jumbo shit. W którym mógłbym wyjść wielkim uszerpiem na zdrowiu. Kolejna bateria, fajnie. Tutaj jest cholera wie co. D12, reroll rocks. Wow. Naprawdę rolowanie kamieni. Ej, zakład, żebym tego używał częściej niż kurde tego Book of Shadows. W sobie dobra, przeroluję kamienie, jak już was zrobię, to będę farmił skałki z X-em. Jedyny raz tego użyję kiedyś. Jeszcze raz pewnie użyłem tego, nawet, nie wiem, podczas grania, jak nie miałem innego activatora prawdopodobnie. Ale teraz wezmę to celowo. I spróbuję tego sensownie użyć w jakimś miejscu. Nawet jeśli mam lepszy activator, nie? To będzie ewenement na skalę mojej kariery YouTube'owej, czyli na skalę mojego niczego. Ej, was. Cóż ciekawego tu? Czy tylko kurde przepaść? Jak moja kariera YouTube. Śmieszne. Także ładujmy tę kość, ponieważ ta kość jest magiczna, kuźwa. O, moje obrażenia też są magiczne z tego co widzę. Znaczy moje otrzymywane obrażenia. Dobra, weź się naładuj typie. No i kurde, przez to, że teraz nie mam Book of Shadows, to nawet nie mam możliwości użycia. Chociaż i tak bym jej prawdopodobnie nie użył. Dobra, zrolujmy tu. I co? I nie ma skałki z X-em. Uszukała mnie ta książka, znaczy ta kostka, tak książka, po książkę wracam. Miała być użyteczna, okazała się gównem, nigdy więcej, nie polecam. Do dupy w ogóle. Do dupy kurczaka. Weźmy to w sumie, zrolujmy też tak. Ten wielki szajs, nie? Znaczy wiem, że w sumie szansa na to, że się pojawi po prostu skała z X-em nie jest jakaś mega duża. Ale jakby... chciałbym. Niestety się nie udało, dobra. Jakby kurde miał jakieś, nie wiem, fajną rzecz to oła, ładowania tej kostki dużo ilość razy. Żeby można było coś zbreakować, znaczy breakować w cudzysłowie oczywiście.
żeby te skały zmieniać co chwilę czy coś. To byłoby spoko. Ale może nie. Fishhead raczej... może podziękuję. Tutaj na pewno podziękuję, to też się pojawiło coś takiego. Są harty, ej, genialne. Dobra, to jest takie dobre pomieszczenie. Dostaję dość dużo rzeczy. Lubię dostawać rzeczy. Tego nie. Ciebie nie, to podziękujemy. Dobra, cóż teraz ten? Gdzie ja teraz chcę się udać? Wow, w ogóle dejawu. Tam był Fishhead. Kurde, rzucamy to po całym piętrze. Dobra. Tego daleko, chociaż to pluje niedobrymi... niedobrymi brzownicami. Też od tego daleko. Gdzie jest teraz mój ulubiony pokój? Czyli pokój z bossem, takim niedobrym, śmierdzącym, którego się bije po mordzie. Mam naładowany Book of Shadows. Jestem gotowy do walki, nie, ty typie tego... No nie, fuck. Skupiłem się na tym, że miałem mapę otwartą. Nie. Marzy się, dobra. Jest to jakakolwiek karta przynajmniej. Chociaż kurde, na takie małe Brimstone to nie jest za bardzo użyteczne. Jeśli miałbym szczerym być. Bo to chyba się w ogóle nie zakrzywi praktycznie. Okej? Okay? Nie rozwalił mnie, to był cud. Teraz tak, gdzie będzie cholerny boss? No to teraz szansa na to, że będzie boss jest największa właśnie tam. Tylko ja bym poszedł w dół, a nie do góry, ale no, w tę stronę. Tylko w dobrą stronę. Dobra, dajcie mi teraz, a propos dobrej strony, to pozwólcie mi tam przejść. We niedobre kurde bonheady. I jest i boss, nice. No kto by się spodziewał, ty gnoju. Jeszcze mi walną, Neri. Pheromones, może nie? Tam jest sklep! Jezus, nie widziałem sklepa. Sklepa. Muszę sklepać sklep. Czemu? Bo tam będzie grid. Take my word, tu jest na 500% grid. Patrzcie, to tak to się robi. Ciuch, ej, nie, what the fuck. Dobra, to mnie teraz zdziwiła gra nawet. Jako, że nie wiem czym to jest. Okej. Okay. Okej. Okay. Spoko, dostałem w sumie dwie rzeczy nawet. Dwie pasywne rzeczy. Czyli takie, które nie krzyczą za głośno. Fuck, ja chcę iść tam. Dobrze, nie aktywy w sumie. Aktyw mam nawet nie najgorszy. Więc raczej wolałbym go nie zamieniać na jakiś, chyba nie wiem. Co dają sklepy? Niebieską świeczkę, kurde. Jednakowoż więcej jestem w stanie chyba wbić damage'a mając... O, jest! Tutaj jak najbardziej Book of Shadows się przyda. Więcej damage'a jestem w stanie klepać mając dwa razy Book of Shadows. I po prostu kluć Brimstone'em. I się nie przejmować tym, że przeciwnik cokolwiek robi. O, ty gnoju, jeszcze mi kurde prawie odepnął. Znaczy odepnął mnie. Dawaj go tym. Boko Ball of Bandage. Ball of Bandages. Old Bandage. A bro, bandaży to mam ich jeszcze więcej. Bo stary bandaż... bandażuje się w normalny bandaż i... nie wiem. I idziemy dalej. Idziemy dalej poszukując szczęścia. Necropolis 2. Zajmiemy swój wygląd na jakiś taki... bardzo do dupy. O, ten jest bardzo do dupy. BDSM maska zawsze na propsie. I'm excited. Może ciebie nie. Wolałbym perks niż I'm excited, ale dobra. Na szczęście przeciwników żadnych tam nie było. Shit, fuck, tak? Dobra. Nie działo mnie, to spoko. Co jest nie najgorszy, znaczy najgorszy pokój. Chciałem powiedzieć, kurde, pomyliłem się, powiedziałem nie najgorszy, chciałem powiedzieć takie niefajne. Niefajne, ponieważ dużo latającego szajsu, dużo bonheadów i dużo rzeczy. Dużo rzeczy, dużo niefajnych rzeczy. Czy ja coś chcę, czy ja rozwalę to taką bombą na przykład? Nie, tylko te dwa rozwalę, dobra. No w sumie dobra, są dwa ogniska. Dwa ogniska, jedna bomba, to tak jest. Takie standardowe. Nie wiem, czy jestem w stanie jakoś to ustawić, żeby cztery rozwalić na raz. Pewnie jakbym jakoś to Pixel Perfect zrobił, to może. Albo nawet nie Pixel Perfect, jakby nie wiem, na przykład pomyślał czy coś. Nie, to mogłoby się udać. Ale się nie udało, więc już to olać. Może kiedyś. Jak sobie przypomnę, to będę próbował, nie? W sumie tak kurde mówiłem, że więcej mi się przyda tych. Prędzej mi się przyda kluczy. Prędzej mi się klucz przyda niż bomba. Mam 30 kluczy, na nic nie zużywam. Mogę kurde sobie otwierać coś takiego, na czemu nie? I na razie kurde bombuję ogniska tylko. I te bomby kurde mi szybko stopniały dość, także... masz. Wow, nie ma Soul Hearta. Nice. Ja chciałem, ja pragnąłem tego Soul Hearta. Ale gra była kurde nieugięta. Co jest tutaj? Musisz mi dać do tygnoju. Chociaż w sumie dobra, o, jest szansa, że ty mi dać to coś tak da coś fajnego. Także musimy go gwałcić z sercami.
Chociaż im bardziej będziemy wchodzić w żebraka, tym bardziej żebrak będzie wchodził w nas dobrymi przedmiotami. Zaufajcie mi, tak jest właśnie. Nie sprawdzajcie na żebrak na ulicy. Ej, naprawdę? Emperora swojego zyskałem, no to tyle dobrze. Naprawdę mi nie da żadnego kurde tego? Żadnego itema? Czy na hard mode jest jakaś mniejszona szansa? No to fuck, spieprzyłem. Ej, błagam cię, typie. Ej, was odpalę od razu. Bo zejście w dół do niczego. Dobra, full health, błagam. One mission larger, nie, jakby nie o to mi chodziło. Chariot, ej, dobra. Chariot jest fajne. Tylko muszę go zużyć maksymalnie. Wow, Roid Rage. Ej, ja mam Book of Shadows. A propos tego, że zapominam kogoś używać rzeczy. To like, jestem śmiertelnie poważny z tym zapominaniem rzeczy używania. Nieważne, straciłem wszystko, całe zdrowie praktycznie. Dużo kuźwa soul heartów na to. Na tym, że nie używałem cholernego... Łok, jestem pierdulny w ogóle. Czy wy to widzicie? Ten efekt grzyba sprawi, że jestem jebitny. Ja pierdzielę, jak mnie teraz łatwo trafić. Chodźmy tam. Straciłem wątek, ale to było coś jakieś pierdzielenie o tym, że zapominam używania przedmiotów. Czyli nic nowego jakby, to nie trzeba poruszać kolejny raz. Masz. I jeszcze przeżyło coś. O ty Franca, dobra. Crack dice, randomized effect when getting hit. Nie, ale ja jestem czujny, także wybuchnę to. I odrobię chociaż dwa soul hearty z tego wszystkiego tracenia mojego całego. Także nie jest. Oni latają nad tym. Myślałem przez chwilę, to mnie wleci. Że się zatrzyma przed. Nie sprawdzałem tego nigdy nawet. Głupie gnojce. Znaczy, no tak, latają, nie? Ale czy kurde... Nie skakłem się, że jeśli latają, to mają też wykrywanie mnie. Nad przeszkodami. Nieważne. Oni po prostu tych przeszkód nie widzą w sumie pewnie. Dobra, cóż jest tu? Tu jest... Trap room. Czyli taki pokój, w którym są dziwni my faceci. Dobra. Nie da się tylko dziabnąć. Shit. Nie dać się dziabnąć, to jest cały czas strategia. Okej, okay. Co jest w naszym trap roomie? Może nie. Na pewno wybucham sobie wszystkie ogniska. Ponieważ chcę się maksymalnie odbić. W moim zdrowiu. W sumie to jest jeszcze Red Heart, nice. Co jaki najgorszy stan zdrowia teraz ma przez to? I cię kurde wszystko się odbiło, nie? Miałem mało zdrowia i już mam kurde prawie pełne, nie? Taki hard mode nie była, nic tu się nie dzieje za bardzo takiego ciężkiego, prawda? O, oh, shito! A was tu było, kurde, fajne. I teraz gdzie iść? Chodźmy w dół. O nie! Czy już mówiłem, że nie widzę tej gry? Czy już mówiłem, że ja naprawdę tej gry nie... W sumie fuck off. Dobra, mam rzeczy, kurde, muszę pamiętać o rzeczach, nie? Ja o rzeczach bardzo często zapominam. Co mnie jakby morduje czasami, bardzo często. Nawet nie czasami, zawsze mnie morduje tak. Tu coś jeszcze lata. Gdzieś niedobry kłębek. Mila Stacz, masz. Biorę ciebie i liczę, że będę mieć z tego dużo, dużo fajnych monet, czyli czegoś, co mi się zaraz nie przyda, bo przejdę na łomba. Ale olać, tu już jest to? Tak, tu już na kalkulie jest dwójka, dobra. Czyli łomb jest teraz już kurde w tym mocny. Jestem ciekawy, czy hard mode na przykład miesza coś w itemach. W sensie... Czy to sprawdzę w sumie to, bo kurde tak dawno na hard mode nie grałem. Że ja naprawdę zapomniałem, że to jest innego grid. O wow, nie ma grida. Dalej nie ma grida i nie wierzę. Czy to będzie bezgridowy run? Nie mam, kurde... pojęcia, ale no to się w sumie zapowiada. Co ja chciałem? Ten powiedzieć, że... Jestem ciekawy, czy coś miesza hard mode w tych... W itemach, w sensie takim, że... Chwilę tylko sprawdzę, czy coś ciekawego tu jest jeszcze do zdjęcia. A raczej nie. W sensie takim, że na przykład zmniejsza szanse na to, że jakiś special item się pojawi w coś w tym stylu. Wiecie, że mniej polifemusów czy czegoś tam. Nawet, magician. To jest bardzo użyteczna pigułka. Znaczy karta. No nie, pokaż nogę. Dawaj nogę. To się w ogóle nie wygina nawet. Ej, nie ma opcji, że to się wygina w jakikolwiek sposób. Ten jego kurde Dreamstone. To jest za mały, żeby w ogóle to miało jakikolwiek sens. Isaac. Masz tu i moim bandażem cię lubił. Moim bondagiem. To biorę, to nic innego nie ma. Tu jest, wow. 1/3 do Gapiego, w sumie całkiem spoko. Gdyby nie to, że szansa na 3/3 Gapiego jest
dość niewielka aktualnie. Ponieważ to już jest kurde łomp. I dostanę pewnie tutaj, nie dostanę Devil Roomu, bo czemu miałbym dostać? Także pewnie czegoś takiego kurde mieć nie będę, czyli kota. Friends Till the End to jest do użycia Bad Trip, to jest do olania. Telepilsa wezmę tak w sumie. Jakbym się trafił bardzo złe miejsce, to było nawet nie najgorsze miejsce do użycia tej karty. Było dość wąskie. Mogę to w sumie sanować niby. Dobra, zróbmy tak. Mamy Sana, mamy Emperora. Te piętro przejdę normalnie. Na drugim łąbie odpalamy Sana, a na katedrze Emperora. I to jest według mnie jakby dobry... dobry dość sposób na rozstrzygnięcie tego. Wow, nie drzyj typie. Nie drzyj mordy. Jeszcze jest szansa, że i tak się Liberty Cup włączy. Co by mi dość pomogło. Co są jakieś skały? Nienawidzę za kurde szukać skałek z X na łąbie. Bo one są wszystkie czerwone, cholernie. Trzeba naprawdę się dość bardziej skupić, żeby coś takiego znaleźć. Chyba nie ma. Moje oczy mówią mi, że nie ma. Znaczy ja bym nie ufał tak w sumie. Ale nie mam kurde czemu ufać teraz innemu, także... Obym niczego nie pominął. Wow, nie zdech. Ja cię diabłem, no coś nie zdech jeszcze, kurde. Mocarny jesteś. Taki mocarz. A propos szukania kurde skałek, coś tu jest. Nope. Jest dość pusto. No, jest dość pusto tu, to by się ten telepil przydał. Żeby nie musieć się bić z tym. Wow, pełna książka. Dobra, to w takim razie... O, tu jest skrzynia nieotwarta, spoko. Nawet nie słyszałem, że spadała. O, to jest coś, gdzie chcę wejść. To jest coś, gdzie ja chcę zdecydowanie wejść. Ponieważ ewentualne koty czy coś takiego w tym stylu... Oh no. W ogóle oni wyglądają jak kurde te króliki z Raymana i szalone króliki. Kurliki. Znaczy nie, kurde nie do końca, ale te mordy mają takie, ten okrągły. Ten pytk taki. Tak mi się to skojarzyło. Degas. Remove Curse Effect. Olać Remove Curse Effect, po prostu chcemy go. Cholernego Soulhearta. Nie zapominam używania książki, to jest ważne. Oczywiście, że zły pokój, jeje. O nie, jeszcze to będą te łapska najgorsze, które robią te kraki w ziemi. O nie, to będą zwykłe łapy, nieważne. Myślałem, że to będą te przerąbane, te kozackie takie. Co rozwalają wszystko na wskroś, ale na szczęście nie. Kusząca propozycja, typie. Jak to wygląda? Wow. Wow, to się fajnie switchuje jakby. Ale z tego co mi się wydaje, jak trafię go i tym naraz, to chyba nie robi podwójnego damage'a, także... Znaczy no, obracając się brimstone'em, że jakby dwoma częściami jego trafię. To raczej mi to nic nie daje. Dobra, boss jest na dół w takim razie. Kurde, ale absolutnie... Jakbym widział te... Jakbym miał kompas... Sam, tak od początku, to bym nie wiedział, na którą stronę iść. Bo to jest taki śmieszny layout, że boss jest na dole, a ja muszę iść w prawo. Żeby do niego dojść, nie? Także trochę muszę się nachodzić jeszcze. Ale przynajmniej już wiem, żeby nie iść do góry. Co jest zawsze... Zawsze czymś. Oszczędzi mi to przynajmniej, kurde... 2 minuty. Już jest kurde 30. Tak mam kurde w głowie trochę jedną rzecz taką, że powinienem chyba na tyle szybko robić te wszystkie rany, żeby... mieć jakby szansę wchodzić na wszystkie hasze i na wszystkie boss rushe. Znaczy nie chodzi o to, żeby musieć tam wejść, tylko żeby robić to na tyle szybko, żeby to się aż tak nie ciągnęło, żeby po prostu... Bo wiecie, no kurde, to jest 20 minut i 30 minut, 30 minut, żeby przejść cały łąb, nie? To jest taki dość dobry timer, żeby to aż tak bardzo się nie dłużyło i żeby właśnie sprawnie wszystko robić, nie? Bo teraz to jestem 30... to prawie zdążyłem, nie? No tylko parę minut psuwy prawdopodobnie. A nie, to jest jedynka. Fakt, to jest jedynka. Myślę, to jest dwójka, nieważne. To trochę się przeliczyłem jakby. Ale no wiecie, bo rany są długie, a żeby robić je sprawne, to trzeba by się kurde sprężać. Tylko zamiast jest taki jeden magicznie wielki problem, że zawsze ja kurde potem backtrackuję czy coś. Albo łażę po typie track powolony debil. I robię wszystko, żeby się nie wyrwać z tego piętrania. I tak potem mi ten czas mija. Dobra, tu już wszystko ogarnięte, tu chyba jest ogarnięte. Wszystko mam Sana i mam Emperora. The Fallen, ty jesteś w sumie całkiem dobrym, kurde, przeciwnikiem do walki. Fuck, mogę od razu tę księgę.
Księgę Dżungli. O fuck, teraz ją odpaliśmy. Za szybko się kurde wszystko biłem. Na szczęście szansa na... Oh boy! Ej, jakbym dostał. Fuck, cholerny nail, ej. Mam dwie trzecie gapiego. W ogóle to jest łapa, która się rusza. Lewiatan jest spoko, ale olać to. W Kersumie byłem. Jeden jeszcze Devil musiałbym dostać, nie? Z Gapi itemem. Miałbym full gapiego wtedy, Jezus Maria. Jakby to było takie od zera do bohatera, nie? Bo tu 3 Devil Deal na cały run i wszystkie 3 to Gapi itemy. To byłoby piękne, dobra. Jak mówiłem, to tutaj Sun, żeby minimalnie bardziej sprężyć wszystko. Ej, w sumie wszystko jest... A nie, tam jest item, to nieważne. Kersum jest na samym końcu wszystkiego, na samym szarej... końcu szarej dupy. Palę sobie tą książkę, bo czemu miałbym nie? Sobie, kurde, Arek, fucking fuck. Nie mów se. Bo to jest niechlujny, niedbały i weź kys w ogóle. O nie, mój ulubiony, kurde, przyjaciel, który już mi się absolutnie do niczego nie przyda. Ponieważ da mi forsę, której nigdy nie zużyję. Ponieważ brak sklepów, hehe. Ewentualnie mógłbym na arenie spędzić miliard lat, ale tego raczej byśmy nie chcieli, co nie? Czego bym sam nie chciał, co dopiero wie. W sumie dobra, bijmy wszystko po prostu kolejną, kurde, tam. Kolejnym bandażem. W sumie z drugiej strony właśnie to jest w sumie spoko sposób na farmienie hajsu. Włączenie śmiertelności i po prostu bicie wszystkiego, dotykanie wszystkiego po prostu. Żeby się Midas triggerował. Całkiem nie głupie. Ej, ale po prostu kodę hajsu, ja mam tego hajsu kurde maksymalnie dużo. W opór ogromnie. Tak średnio go zużyję gdziekolwiek, nie? Okej. Okay. Shit! Fuck, jeszcze wbiegłem na Ri. Bo nie o to mi chodziło. Dobra, mam nadzieję, że ten curse room będzie dobrym curse roomem. I da mi mój gapi item. Ponieważ, wiecie, no należy mi się po prostu. Nie żebym narzekał. Ale po 33 minutach. W sobie jestem w jakikolwiek damage up na te brania? Tak z ciekawości, nie? Nie, absolutnie żadnego. Spoko. Na Zazelu to nie jest aż takie złe. O, fucking, nienawidzę cię. No dobra, jeszcze muszę, kurde, wyjść po ten spokoju, co jest trochę głupie. Więc używanie tej książki tutaj może być trochę złym pomysłem, tak teoretycznie. Okej. Okay. Ale coin pulse to jest sam szajs. Speed down, dobra, już tracę więcej zdrowia. Mam dwie piguły nieznane. O, wow, tears down. I one makes you small. Ach. Czemu tears down? Ten one makes you small byłby nawet okej. Okay. Ale tears down me. Teraz muszę bez straty zdrowia jakoś ładnie przejść. Żeby nie stracić tego Blackhearta. W sumie teoretycznie mógłbym na chwilkę tu posiedzieć, teoretycznie. Nie wiem po co. Oddaj mi Soulhearta z tego serduszka, dobra, wal się. Znaczy kurde, to fajnie byłoby farmienie tych Soulheartów, nie? Ale jak mówiłem, że muszę się powoli sprężać. To może jednak oleje? Po prostu chcę powoli tego Blackhearta nie stracić. Ponieważ nie mogę tracić żadnej szansy na Devil Roomy. Okej, okay. Takie pokoje możecie mi dawać. Z kamieniami najlepiej, z przeciwnikami, którzy na te kamienie wlecieć nie mogą. Wtedy będę całkiem bezpieczny. I'm safe, motherfucker. Tylko nie wodzić w gówno, nie? Żeby mnie to nie zraniło, jakoś mega głupio. Dobra. Kluczyk jest. W sumie jak dobrze to zrobię, to 2 czerwone po prostu będę miał z tej książki. Jak ojczy się nie popnę jej po drodze nigdzie. To bossa też wtedy 100% zrobię bez jakiejkolwiek straty. Straty zdrowia. O nie, Lil Peep. Już raczej jestem w stanie go fajnie uwalić. Po prostu strategią chowania się na cholernym kamieniu. O ile on nie wypluje tych oczu właśnie, otoczenia polecą, kurde. W moją stronę to będzie okej. Okay. Okej. Okay. Prawie. Zdech. Nice. Spoko, pełne książki są. Pusty fuck. Dobra, to jest dualne bez książki nawet, nie? Dobrze, to nie jest super mega, kurde, giga envy. To nie będzie przynajmniej tyle swoich głów respił. Patrzcie, jak cię miażdżę. Mogłem sobie nawet tym kłębkiem, jakbym się uparto porozwalać. Ale już zróbmy, kurde, safe metodę po prostu. Żeby tu uwalić i tyle. Dobra, co jest tu? Masz tick, raczej nie. Remove the tick! I fuck! Tego nawet nie wiedziałem, że to może ticka usunąć. Ha, Damarino, po prostu nigdy kurde ticka nie biera, nie? Albo się nie trafia po prostu.
Emperor, tu, wszędzie byłem, tak teoretycznie. Tam nie wejdę na arenkę, dobra. W takim razie, let's fight. Porozwalajmy to, jak najszybciej. Bijmy to kłębkiem też. Bijmy to wszystkim. Musimy stracić zdrowia. No i oczywiście mój, kurde, gapi chance poszedł się walić. W takim razie lecimy do góry, no dobra. Znaczy to było do przewidzenia, w sumie tylko 33% szansy na Devil Room. To nie jest po prostu jakaś mega duża ilość. Także po prostu no, byłem do tego przyzwyczajony, znaczy przygotowany byłem na turze. Gapy Itema niestety raczej nie dostanę. Dobra, mały pokój i teleport, nie? Bo użyłem tam dwóch tych czerdzy na tym obu czerdzy na kurde książce. Kurde, lepiej mieć jedne czarcze, czy dwa czarcze na tego Najzaka? Znaczy, lepiej mieć dwa jak zawsze, nie? W sumie tu jeszcze może być Curse Room, fucking fuck. Odpalmy sobie to. Ja wiem, jak dobrze, kurde, szukać Curse Roomów na katedrze. Po prostu robicie magiczną rzecz, że macie Liberty Cupa. I robicie rzeczy. Fuck. I nie ma Curse Roomu na tym piętrze, no oczywiście. To róbmy po prostu małe pomieszczenia, żeby naładować maksymalnie wszystko, co się ma. Okej. Okay. Okej. Okay. Ładnie, doskonale dziobnięty. I mogę się powoli teleportować. Pyk, Emperor. Pyk. I teraz możemy bić się po prostu tym wszystkim. Jednym kłębkiem, drugim kłębkiem. Kurde, zmidasować się. Zbrimstonować ci ryj. Naładować może Brimstona, zanim ci zbrimstonuje ryj. Odpalić drugi raz, kurde, książkę. Mieć, kurde, znowu nieśmiertelność praktycznie. Bić się dalej. No i typie, kurde. Praktycznie leżysz, nice. Spoko. Katedra jest przeszednięta. Ech, i mamy chesta, w którym będą magiczne przedmioty, tak jak Shard of Glass. A Blood Rites. Czyli nie. Tego nie chcę. Adrenalinka, spoko. I Rubber Cement, który nie wiem, czy robi cokolwiek. Robi cokolwiek. Spoko. Od przeciwnika też się odbija, prawda? Nie odbija się? What the fuck? To kupa jednak. To jednak nie robi nic za bardzo. Jeśli mam być szczery, shit. Głupie pomieszczenie dość, jeśli mam być szczery. Ponieważ zamknięty, kurde, sam z wielką kupą mięcha. Bym być nie chciał. Dobra, pęknijmy to. Bomb z arki siebie raczej nie chcę. Naładować w książkę i iść na bossa. Oczywiście najpierw trzeba znaleźć tego bossa. W sumie tak z drugiej strony nie wiem, czy na przykład Emperor nie byłby lepszy tutaj. Chociaż wiecie, na łąbie po prostu, czy na łąbie, na czeście jest po prostu szansa na to, że znajdę jakieś fajne itemki jeszcze. A w katedrze po prostu jest ma nic. Więc dlatego te katedry tak bardzo, kurde, pomijam. Bo tam nic ciekawego za bardzo się nie znajduje. Wow, 25 centów, spoko. Oglatoń. On może dać zdrowie przynajmniej. Jakie to ma za się do dupy, spoko. Shit, fuck. Przynajmniej dał mi, kurde, soul karta coś, a czy red karta coś mi dało. Dobra, nie zdechnąć. Nie zdechnąć, mam mało zdrowia, nie chcę marnować książki. Znaczy używać książki, może nie marnować. Ale po prostu nie chcę jej popować. Ponieważ chcę mieć full... Dobra, nieważne. Nieważne, bijmy bandażem. Jestem w stanie, kurde, pokusić o stwierdzenie, że ta kulka robi więcej niż mój Brimstone, nie? Oh fuck, spieprzyłem. Mogłem te baterie wziąć na kolejny. Znaczy spieprzyłem czarne jednego. O nie, naprawdę. Ten Ball of Wonder zrobi genialne obrażenia. Jestem genialnie martwy. Shit, fuck. A boss jest na górze jeszcze, o shito. Nie zawsze idę w złą stronę, nie? Mobsarki ciebie, nie, dobra, nie z... Spokojnie. Już chciałem za coś krzyczeć, nie? Ciebie nie, boss jest na górze. Ten pokój jest kuźwa do dupy, ale muszę go przejść. Chyba, że zrobić jakiś inny pokój i liczyć, że dostanę... serduszko, chociaż kurde, to nie jest aż taki zły pokój z drugiej strony. Nie ma czempionów. Znaczy, kurde, są one cztery. Czyli są po prostu cztery te garlingi. Przez to jest niefajnie. Bo jest już duża... Przeżyj! Jezus Maria, najlepsza rzecz na świecie. O chuj!
Jezus, dostałem w serduszko. Jeszcze dostałem w serduszko znowu. O Boże. Ej, to mi się tak teraz usrało, takiego miałem farta. Ja pierdzielę. Ja naprawdę nie narzekam, ale ta gra czasami chyba po prostu, wiecie, ona wykrywa mój poziom tego ogólnego spierdzielenia. I po prostu tak, wiecie, ta gra sobie tak myśli, siedzi tak, mówi, dobra, nie damy już Cvelowi przegrać, nie? Czy coś, niech wygra. I kurde, aż żal patrzeć. Się gra nade mną lituje po prostu już w pewnym momencie, nie? Dobra, przejmę teraz jakieś serduszko na piętrze. Będę mógł się wyregenerować. Jest całe. Tu jest połówka, tam jest jeszcze jedna połówka. Więc jakby coś źle poszło, to mógłbym. O, i pełne dwa charge, super. Czy sobie mogę te baterie na razie zostawić z nimi z drugiej strony? Na wypadek, jakbym chciał użyć po prostu książki nie na bosie. Znaczy no, nie na boss roomie. Bo to w sumie są sami bossowie. To mógłbym to na przykład zostawić, ale... Mój magiczny, niemyślący mózg stwierdził, że poza. Lepiej podnieść od razu. Dobra, boss będzie... A, boss oczywiście jest, kurde, w prawo, znaczy w lewo, znaczy w dół, znaczy w nie tutaj. Ja bym chciał wyjść stąd. On jeszcze respi dwóch. Fuck me, fuck. Dawaj. Najgorzej jest, jak właśnie, jak kurde... Na jakimś modzie grałem. I był właśnie ten. Był właśnie champion... Champion Satan, taki, który się rozwala na dwie części. Oh fuck, niepotrzebnie te książki używałem. Chociaż z drugiej strony nie tak, zaraz to się włączę. Był Champion Satan, który się na dwie części rozpadał. Bo po prostu, wiecie, Champion, który się rozpada na dwa. I Satan, który się po prostu rozwala na dwa, bo jest Satanem. Znaczy no, The Fallen, o to mi chodziło. I się w którymś odcinku zrobiła po prostu nieskończona ilość tego czegoś i gówno, nie mogę tego pokonać. I zdechłem. Dobra, jeszcze dwa pokoje. Znaczy ten pokój, jeszcze jeden pokój. Fuck, jak to zapieprza! Ja pierdzielę. Weź się ode mnie odwal może, co? I trzymałeś się nawet jesteś, kurde, ej. Masakra, jak ty biegniesz. Dobra, wow, trafiło mnie. Uch, nieskończone bomby. Tak nie miałoby czegoś mi się to w ogóle przydać kiedykolwiek. Nie mam żadnych serc tu. Dobra, to jest prosty pokój, nie? Spieprzyłem trochę go te użycie, nie? The fuck? Seriously? Dobra. A ja bym naprawdę, kurde, chciał już dojść do tego bossa. Ile ja jeszcze do niego muszę przejść? To ma tylko jeszcze dwa pokoje. On jest jakoś masakrycznie wysoko. Zamykam mordę teraz, tak. Dobra, jednak tego dużo. Tego jest naprawdę dużo. Jedno zdrowie mogę mieć, to jest spoko. Plus nieśmiertelność. Na Blue Baby jeden charge i to powinno styknąć. Jeden charge i ten nieśmiertelność Polaroida. Powinno być wystarczająco. Dobra, mu tego porespił teraz. Także nie będę raczej po piętrze łaził, żeby dwa charge nabić sobie. Tylko po prostu raczej wchodzę teraz. Od razu z buta wjeżdżam po prostu. I biję go Ball of Wonder, bo to robi więcej niż ja. No. Jak najbardziej wystarczające. Nice! I nie ma żadnej delirium. I nie ma niczego innego, jest tylko magiczna skrzynia, do której mogę wejść. Mogę się zagłębić w nią. Się położyć i umrzeć z powodu braku tlenu. Jak to Blue Baby? Także to tyle. Pokładałem coś na hard mode. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Nie grasz na hard mode. Normalnie tu jest hard mode. Hard mode się... Bo same kersy. Nienawidzę kersów. To jest moje podsumowanie tej hard mode. Nie lubię kersów. Dzięki za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć.